Witam w Historii bez kitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Dariusz Stola, historyk, badacz dziejów najnowszych, pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o historii Polaków i Żydów. Historia naszego kraju piękna, ma jednak kilka takich tematów, które nadal wzbudzają Jakieś kontrowersje. Jednym z takich tematów jest na pewno właśnie historia Polaków i Żydów. Mnie to nawet zdziwiło, bo ja zainteresowałem się historią polsko-żydowską już 30 kilka lat temu, jak wybierałem temat doktoratu. Natomiast to, co oglądaliśmy podczas dyskusji o książce sąsiedzi Jana Tomasza Grossa, czyli o zbrodni w Jedwabnem, wydanej na początku XXI wieku, w roku 2000, to było niebywałe. To nie tylko była największa dyskusja w Polsce o II wojnie światowej czy o zagładzie, tylko to w ogóle była największa dyskusja o historii w ogóle w Polsce. I to jest bardzo ciekawe, że mamy różne dramatyczne wydarzenia w historii, nie wiem, 40-parę lat rządów komunistycznych, stosunkowo niedawno, prawda? Zabory, no różne rzeczy, ważne, mniej ważne, ale największa dyskusja w Polsce współczesnej o historii dotyczyła relacji między Polakami i Żydami. W latach II wojny światowej. I wydaje mi się, że to nam bardzo wiele mówi o Polsce współczesnej, że to jest taki temat, który pobudza emocje. Naprawdę widziałem bardzo emocjonalne wystąpienia wtedy, ale z punktu widzenia historyka to jest ciekawe, że ten temat jest też stosunkowo dobrze zbadany. Otóż historia Żydów polskich, historia Żydów w Polsce, w tym historia zagłady, czyli wymordowania Prawie wszystkich 90% polskich Żydów i 2 trzecich Żydów europejskich podczas II wojny światowej należy to też do najbardziej umiędzynarodowionych tematów. Znaczy najwięcej zagranicznych historyków zajmuje się tym fragmentem historii Polski i bardzo wielu polskich historyków publikuje w różnych językach, wykłada na zagranicznych uczelniach ten temat, więc to jest temat umiędzynarodowiony, co też sprawia, że tam jest bardzo wysoka jakość badań. Wiemy o nim dużo i mamy pogłębione badania. A jeśli chodzi o to, jak on wpływa nie tylko na współczesność, ale w zasadzie na cały okres od 1945 roku do dzisiaj, to można powiedzieć, że ponieważ zagłada Żydów to, co nazywa się często Holokaustem, ja nie bardzo lubię to słowo, mogę wyjaśnić dlaczego, rzuca mroczny cień przed siebie i ten cień pada. Na okres powojenny, aż do dzisiaj. I wiele osób to wyczuwa. Zanim przejdziemy do tego mrocznego cienia, hmm. czemu pan nie lubi tego określenia Holokaust? Pani, słowo pochodzi z greckiego tłumaczenia Biblii, pisma świętego, i oznacza ofiarę całopalną Holokaustu spalić coś w całości. I wielu religijnych Żydów tego nie lubi. No bo jaka to ofiara? Jakiemu Bogu ona była składana? Ludzie paleni w krematoriach. Więc ja rozumiem te zastrzeżenia. Mamy bardzo dobre słowo polskie, zagłada, które jest bardzo bliskie treści hebrajskiego słowa Shoah. Oznacza to samo: anihilację, zniszczenie. Więc ja, jak mówię po polsku, zawsze używam słowa zagłada. Zresztą słowo Holokaust jest po polsku często dziennikarze, piszą je przez literę C, co jest nieporozumieniem, bo jeżeli to jest greckie słowo, powinno być pisane przez K ale oni znają to z kultury anglosaskiej. Z tego powodu, że zagłada Żydów mniej więcej lat 80. stała się bardzo ważnym tematem kultury popularnej. Jest wiele filmów, mnóstwo, niektóre wybitne, jak film Spielberga, niektóre bardzo słabe i jest to coś, o czym wielu ludzi w wielu krajach wie, więc jest to temat do wspólnej rozmowy, a poniekąd taki symbol najstraszniejszego zła, jaki człowiek może zrobić. I myśli Pan, że Ponieważ ten temat, jak pan powiedział, rzuca taki długi cień w przyszłość naszego kraju, to dlatego jest tyle emocji związane z tym tematem? To jest, jak zwykle w historii, rzeczy stają się ważne przez zbieg okoliczności. Ten cień był równie głęboki w latach 60., ale wtedy zakłada nie była ważnym tematem. Było bardzo niewiele książek, nie było literatury międzynarodowej, nie było filmów, przedstawień. Tak jakby nie istniała. Zainteresowanie zagładą rozwinęło się stopniowo. Przez jakiś czas po prostu Europejczycy chcieli to zapomnieć. Polacy też chcieli to zapomnieć. W ogóle społeczeństwa europejskie chciały zapomnieć straszne rzeczy z okresu II wojny światowej, a zwłaszcza chciały zapomnieć przypadki kolaboracji. Na przykład francuski mit, że wszyscy, wszyscy byli w rezystancji i wszyscy się przeciwstawiali niemieckiej okupacji, które z nieporozumieniem. I z tego samego powodu bardzo wielu Polaków też chciało zapomnieć różne straszne rzeczy, które widziało albo straszne rzeczy, które zrobiło. Więc były różne powody. Oprócz tego dramatyczna historia Żydów wschodnioeuropejskich nie skończyła się w 1945 roku. I tu jakby przechodzimy do historii powojennej już, to jest oddzielny rozdział. Natomiast to wszystko razem sprawia, że właśnie od pewnego momentu, mniej więcej od lat 80., to stał się temat ważny, ważny międzynarodowo. To jest taki temat, który nie jest tylko naszą własnością jako część historii Polski, bo jest to część historii powszechnej, zwłaszcza historii Europy. Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Święcimskiego, opowiedział mi kiedyś, jak na terenie obozu, dokładnie obozu w Brzezińce, spotkał błąkającego się turystę koreańczyka. Zagadnął go, czy się nie zgubił, jak mu można pomóc. I w końcu pytał, dlaczego pan tu przyjechał? On mówi, bo ja chcę zrozumieć Europę. Dla niego obóz był pewnym symbolem historii europejskiej. Nie zrozumiemy Europejczyków, jak nie zrozumiemy tego, co oni sobie nawzajem zrobili w czasie II wojny światowej. Więc myśli w tym pan, sensie to jest ważna część historii Polski i ważna część historii Europy. Myśli pan, że Polacy chcą zapomnieć? Niektórzy chcą. I też zależy o czym. Bo na przykład w okresie rządów komunistycznych II wojna światowa była tematem wiodącym. To była najważniejsza część polityki historycznej w PRL-u. To znaczy przypominanie o niemieckiej agresji, że to nie były jakiekolwiek Niemcy, tylko Niemcy faszystowskie, że to zrobili faszyści. To jest zgodne z prawdą. Partia nazistowska to jest niemiecka partia faszystowska. Że bez Związku Radzieckiego byłoby jeszcze gorzej. To znaczy, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę spod niemieckiej okupacji. I cierpienia narodu polskiego, i jego bohaterska walka z niemieckim okupantem. To były te wiodące tematy powtarzane. No, ja sam to pamiętam, bo chodziłem do szkoły podstawowej i średniej jeszcze, jeszcze w PRL-u. Natomiast zagłada Żydów, która na początku była wspominana, i powiedzmy w Polsce o niej mówiono więcej niż w Związku Radzieckim czy w innych krajach komunistycznych z, z wielu powodów, natomiast była stopniowo marginalizowana. Czyli na przykład wszyscy wiedzieli, że było 6 milionów polskich ofiar II wojny światowej. Ale już niewielu ludzi wiedziało, że większość z nich to byli polscy Żydzi. Ta liczba notabene 6 milionów 28 tysięcy, to był oficjalny szacunek strat Polski w II wojnie światowej, wiemy, że została wymyślona przez towarzyszy zbiora politycznego. to jest wymyślona. Do dzisiaj Polska zresztą jest jedynym krajem, który nie ma Wiarygodnego szacunku strat w II wojnie. A czy Polska jest Światowej? w stanie teraz policzyć? Tak, ale nie z dokładnością do jednego tysiąca. Nie z dokładnością. I nikt, nie, 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 nie znam żadnych poważnych szacunków, które by z taką dokładnością. Natomiast nie ulega wątpliwości, że około 3 miliony polskich Żydów zginęło, bo to było łatwo policzyć. Dlaczego łatwo? Bo prawie wszystkich wymordowano. Więc ponieważ mniej więcej wiemy, ilu przeżyło wojnę i wiemy, ilu żyło przed wojną, no to różnica jest tą liczbą i to jest blisko. Trzy miliony ludzi, czyli większość wszystkich Żydów umordowanych w Europie, to Żydzi polscy. I tu właśnie przechodzimy do tego momentu po wojnie, kiedy Żydzi polscy wracają. Tak, wspomniał pan, że y, to cierpienie Żydów nie kończy się wraz z zakończeniem wojny. Olbrzymia, w okupowanej Polsce ocalała tylko garstka Żydów kilkadziesiąt tysięcy, nie więcej. Olbrzymia większość polskich Żydów, którzy ocaleli, ocalili dlatego, że mieli takie szczęście, że ich Stalin deportował na Syberię. To byli Żydzi mieszkający w Polsce Wschodniej, którą Związek Radziecki zaanektował w 1939 roku, albo uciekinierzy z Polski Centralnej, którzy uciekali na wschód no i w ten sposób trafili pod władzę radziecką. Bardzo wielu z nich zostało wywiezionych do Kazachstanu czy na Syberię w latach 1939-40. Wielu także uciekło. W 1941 roku, jak nastąpił atak niemiecki na Związek Radziecki, po prostu zdawali sobie sprawę, na czym polegają rządy niemieckie. Mniej więcej zdawali sprawy, sprawę, więc uciekali. Więc olbrzymia większość polskich Żydów, a ocalało jakieś 300-350 tysięcy polskich Żydów. 10% z 3,4 może i 3,5 miliona Żydów polskich przed wojną. Więc te 10%, które ocalało, olbrzymia większość wróciła. Część wyszła z podziemia, czasami dosłownie. Z jakichś piwnic, z ziemianek wykopanych w lesie, ze strychów. Część wróciła z obozów koncentracyjnych, gdzie przeżyli. Nie wiem, na przykład pan Marian Turski, bardzo znana osoba, który był w Getcie Łódzkim, potem był w Obozie Oświęcimskim, potem był w Marszu Śmierci. Został wyzwolony już przez Amerykanów w Terezinie. On właśnie wtedy wrócił. Więc wraca do Polski jakieś 300 tysięcy. Tylko jest tak, że nie ma takiego momentu, kiedy w Polsce po wojnie mamy 300 tysięcy Żydów. Dlaczego? Bo niektórzy natychmiast wyjeżdżają. I pytanie, dlaczego natychmiast wyjeżdżają? Jest kilka, znowu, kilka czynników, które się zbiega w czasie. Po pierwsze, wracają i widzą, jaka jest skala zniszczenia. Ja czytałem takie pamiętniki, że ktoś wraca do swojego rodzinnego miasteczka, do Biłgoraja, czy do Sokółki, czy gdzieś indziej i nagle się okazuje, że nikogo nie ma. I on się czuje, jakby był ostatnim Żydem. Nie tylko, że synagoga jest spalona, nie ma ludzi, ale w ich domach mieszkają Polacy i wcale się nie cieszą na widok tego powracającego. Raczej patrzą na niego podejrzliwie, że może on chce coś odzyskać, a może będzie dochodził, czy ktoś nie wydał jego brata, czy matki, czy ojca Niemcom. Więc tu się rodzi od razu napięcie. A czasami jeszcze jest tak, że ulica jest wyłożona płytami nagrobnymi, macewami z cmentarza. I pamiętam takie wspomnienie, że ktoś mówi, że czuł się dosłownie jak na cmentarzu, bo chodził po płytach nagrobnych. Więc to jest bardzo złe doświadczenie. Do tego nakłada się przemoc. Znaczy często ci powracający Żydzi, zwłaszcza tacy, którzy chcą odzyskać albo widzą na ulicy kogoś, kto idzie w płaszczu jego matki, są ostrzegani, czyli się im grozi, lepiej wyjeździć, bo zginiesz. Albo są ataki i wiemy, że o co najmniej kilkaset, a może nawet 1200-1300 osób straciło życie. Znaczy to nie tylko lęk, uzasadniony lęk sprawia, że oni wyjeżdżają część z nich chce zacząć zupełnie nowe życie. Z dala od tego strasznego miejsca, które widzą jako cmentarz, miejsce okrutnej śmierci ich najbliższych. Część jest przekonanych, że tylko państwo żydowskie w Izraelu jest rozwiązaniem, że bez swojego państwa to się powtórzy. Więc wpływy syjonistów, które przed wojną były znaczne, ale nie powszechne, są bardzo silne. I to widać w różnych pamiętnikach. Wiele osób się przekonało. Tylko własne państwo nas jest w stanie uchronić przed antysemityzmem w przyszłości. I oni ruszają dalej legalnie albo nielegalnie, żeby dostać się do pa Palestyny, która jeszcze jest pod władzą Brytyjczyków wtedy. Jeszcze nie ma państwa Izrael. Część ma najbliższych krewnych gdzie W Ameryce, w Argentynie, właśnie w Palestynie, w Anglii. Więc chcą mieszkać bliskich. Przybliskich. A część po prostu... Przeszła w Związku Radzieckim i widziała, jak to wygląda. I nie chce żyć w państwie komunistycznym, więc woli wyjechać jak najprędzej się da. Natomiast, bez wątpienia, głównym motywem wyjazdu jest lęk. I na ten lęk składa się kilka rzeczy. Po pierwsze, no lek uzasadniony, że się dowiadują, ten zginął, tamten zginął, tu był napad. Tu jakiś oddział partyzancki wyszedł z lasu i zastrzelił Żydów na drodze. Tu ktoś zatrzymali pociąg, wywracali Żydów i ich zabili. I ale mamy, dlaczego ich zabijano? Polar, to zaraz, do Polarzy. zaraz do tego dojdę. Na razie proszę spojrzeć z punktu widzenia takiego Żyda, który wraca. I wie tylko, że się stało coś strasznego, ale teraz widzi, że nie tylko nie jest przyjmowany jako ofiara, że ktoś z litością na niego spojrzy i mówi: haim, wszystkich straciłeś, jak mi przykro. Także zostałeś sam, choć zamieszkasz u nas, tak? bo twój dom jest zniszczony. Nie, czego ty tu szukasz? To ty jeszcze żyjesz? Albo nawet słyszy, no że wszystkich was nie wykończyli? Takie rzeczy. I teraz, dlaczego niektórzy Polacy tak się zachowują? Bo oczywiście nie wszyscy, tylko niektórzy. Po pierwsze, niektórzy z nich mają coś na sumieniu. To znaczy, w Polsce nie było zorganizowanej kolaboracji podczas wojny, ale taka indywidualna to było. Bardzo różnych powodów też. Podlubie, chociaż, chociaż dominuje teraz, mam wrażenie, taki nurt myślenia o tym, że Polacy masowo pomaga, pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. To, Sześć, czy to jest uprawnione? To wymagało wielkiego bohaterstwa, a bohaterów jest zawsze niewiele. To są dwa marginesy. Ci, którzy aktywnie w reakcji na plan wymordowania Żydów, który jest niemieckim planem wprowadzonym w Polsce, a potem wreszcie okupowanej albo zdominowanej przez Niemców Europy, są różne ludzkie reakcje. Niewielka część zachowuje się po ludzku, ale zarazem po bohatersku, bo to jest niebezpieczne, to grozi śmiercią. Potem proszę sobie wyobrazić, że musi pani przez dni, tygodnie, miesiące wynosić czyjeś odchody w wiaderku z piwnicy i to robić w ukryciu, żeby nikt nie zauważył, żeby sąsiad nie zauważył. Na drugim krańcu mamy tych, którzy też aktywnie, ale pomagają w wymordowaniu Żydów, albo donoszą do policji, granatowej policji, czyli polskich policjantów w służbie niemieckiej albo są skuszeni tym, że się będzie miało nagrodę za wydanie Żyda, albo się boją i zgodnie z, z rozkazami niemieckimi donoszą, albo są na przykład zmobilizowani do nagonki w lesie. Więc mamy, strażacy byli do tego powoływani, junacy z Bałdienstu, więc mamy różne formy udziału. Czasami wbrew czyjejś woli ktoś jest przymuszony, a czasami nie wbrew woli. I tu jest taka wielka szara strefa. Ludzie, o których... Albo nic nie zrobili, albo nie wiemy, czy coś zrobili. Co oni myśleli, co się z nimi działo. I y, mnie bardzo przekonała książka Michaela Steinlaufa, kolegi historyka amerykańskiego, który z kolei wykorzystał pracę amerykańskich psychologów, zwłaszcza jednego psychologa, który się specjalizował w. No, miał pacjentów, którzy byli byłymi więźniami obozów nazistowskich. I zauważył, że oni mają pewne podobne problemy psychiczne, które wynikają z tego, że przeżyli. I byli świadkami strasznych rzeczy. Jakiego to, jakiego to chodzi typu o takie problemy? Problemy, jest takie oświadczenie, że ktoś, kto patrzy na straszną scenę, na przykład zabijania kogoś innego, i nie ma na to wpływu, ale nic nie robi, to nie znaczy, że on koniecznie darzy sympatią, empatią tę ofiarę. Nie, ma wewnątrz silne uczucia, które próbuje jakoś opanować, bo to grozi, że zrobi coś nieprzewidywalnego. I co robi, próbuje się zdystansować do tego. To jest twoja śmierć, nie moja śmierć. Nie ma z tym nic wspólnego. A może zasłużyłeś, ja nie zasłużyłem. Więc mamy skomplikowane procesy psychologiczne. Psychologia w ogóle to jest raczej sztuka niż nauka. I bardzo. Nie, nie możemy w laboratorium powtórzyć obozu koncentracyjnego. Natomiast to, co Michael Steina zauważył, że w Polsce prawie wszyscy widzieli coś strasznego. Nie tylko zamordowanie Żydów, także mordowanie Polaków, egzekucje, bicie, podpalenia domu, łapanki. Więc prawie. Ja, Pytałem moich rodziców, którzy byli dziećmi podczas wojny. Oni także widzieli trupy leżące. Więc Polska to jest kraj, który był tym centralnym miejscem, gdzie zamordowano najwięcej Żydów. Bo wymordowano polskich Żydów, ale też przywożonych z innych krajów europejskich, gdzie wymordowano ich nie tylko w obozach zagłady, ale często na miejscu, w tych miasteczkach, na cmentarzu. Setki tysięcy ludzi zostało zabitych na miejscu, nie deportowanych gdzie indziej. Więc to była w pewnym sensie też scena, to znaczy miejsce, na co się patrzy. I psychologiczne skutki bywają bardzo dziwne. Więc ja nie twierdzę, że ta agresja czy niechęć wynikała tylko z tego, że ci wszyscy ludzie mieli coś na sumieniu. Ale właśnie, że mieli coś zawęźlonego w środku. I moim zdaniem to, że 60 lat później mamy takie dyskusje jako jedwabne, wynika z tego, że gdzieś to emocjonalne zwęzeł w środku jest. Jest o tym... Wybitny wiersz Czesława Miłosza, napisany zaraz po powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku w Warszawie, gdzie Miłosz wtedy przebywał. To zachęcam, żeby przeczytać. Biedni, biedny chrześcijanin patrzy na getto. Właśnie lęk tego chrześcijanina. Czy ja nie zostanę policzony pomiędzy pomocników śmierci? Z tego powodu tylko, że byłem świadkiem tego wydarzenia. Ale ja myśl, nie chciałbym, żebyśmy pozostali tylko przy latach 40. Bo nie, to jest ważne. Jeszcze w trakcie wojny albo zaraz po wojnie z różnych y, y, kryjówek i ze Związku Radzieckiego pojawia się w Polsce ćwierć miliona Żydów co najmniej. I wielu z nich wyjeżdża szybciej, a to, że strach jest główną przyczyną, to widzimy po tym, że najwięcej wyjeżdża po pogromie kieleckim. Czym był pogrom kielecki? Co, co się wydarzyło wtedy? I tak, pogrom kielecki nie był jedynym pogromem, był największym i co ważne, nie był jedynym w Europie. Podobne... Ataki na Żydów były na Słowacji, na Węgrzech, więc mamy pewne zjawisko, które nie jest wyłącznie polskie i to jest właśnie związane nagle z tym powrotem hmm. ludzi, o których wszyscy myśleli, że już nie żyją. I podobne jest tło. A może coś będą chcieli odzyskać, a może próbują coś odzyskać, a to jest mój dom, tak? a mój stary dom jest spalony, no gdzieś muszę mieszkać. Druga rzecz, ci Żydzi są często utożsamieni z komunistami. Midrze do komuny, że komuniści to głównie Żydzi, a Żydzi to głównie komuniści. On był absurdalny, Niemniej był bardzo rozpowszechniony, tylko niewielka mniejszość Żydów popierała komunistów w tym skąd wojną. się ten mit wziął? Wie pani, w ogóle Żydzi stali się urobionym tematem teorii spiskowych. Mędrcy Syjonu, tajne związki, masoneria. I w pewnym momencie pojawia się taka teoria spiskowa, że komunizm to jest tak naprawdę wymyślony przez Żydów, żeby zdominować świat. Wie pani. To nie jest nadal żywe. Nadal są teorie spiskowe, gdzie George Soros na przykład jest szefem jakiejś tajnej organizacji, która chce opanować świat, albo że szczepionki zostały wymyślone przez Żydów. To jest bardzo ciekawe, bo są różne uprzedzenia etniczne wobec Polaków, Francuzów, Włochów każdy naród ma uprzedzenia. Ale u Żydów się one połączyły z teoriami spiskowymi. Polaków się oskarża różne złe rzeczy, ale nie oskarża się nas o to, że próbujemy rządzić światem. To no w sumie dobrze, cieszę się, że nikt mi tego nie zarzuca. A właśnie Żydom się zarzuca, że rządzą światem. A my jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego ten nie? Bo nie, tak się stało. Tak się stało. No, może częściowo wiemy. Dlatego, że chrześcijanie, kościoły chrześcijańskie w Europie przez wieki pogardzały Żydami jako tymi, którzy odrzucili Mesjasza. I potem te uprzedzenia religijne zanikły. Kościół katolicki oficjalnie je odrzucił na, na Soborze Watykańskim II. Natomiast one stanowiły podglebie, na których wyrosły pseudonaukowe uprzedzenia w końcu XIX i na początku XX wieku, i wtedy one nabrały charakter teorii spiskowych. Nie używamy tego słowa, ale ja bym chciała jednak tego słowa użyć antysemityzm. No bo to był, to był ten antysemityzm. Notabene właśnie wtedy wymyślono to słowo, w końcu XIX wieku, i to antysemita wymyślił to słowo, bo słowo antysemityzmus. Po niemiecku brzmi naukowo, to miała być naukowa teoria wyjaśniająca, dlaczego na świecie coś źle się dzieje. Więc do dzisiaj, jak coś się źle dzieje, to bardzo szybko pojawia się teoria, że to przez Żydów, którzy manipulowali. I jedną z nich było właśnie to, że oni stoją za ruchem bolszewickim, za rewolucją bolszewicką w Rosji. I argumentem na rzecz tego było to, że było wielu znanych żydowskich rewolucjonistów, którzy tam działali, Nie, nie lew Trocki na przykład. Więc to się tak utarło i jak mówię. Można było znaleźć takie fakty prawdziwe, które potwierdzały teorie, spiskowują to do siebie, że one nie są całkowicie fałszywe. Tam są fragmenciki prawdy. No i rzeczywiście w ruchu komunistycznym było wielu Żydów, ale w ruchu komunistycznym w Rosji było też wielu Polaków. Mniejszości często są rewolucjonistami, bo bardziej cierpią, są bardziej dyskryminowane. Więc z tego powodu było wielu Żydów w ruchu komunistycznym. Żydzi z kolei w też... Polsce mówiono, no. że wielu Żydów jest w organach bezpieczeństwa państwa po, po no wojnie. Właśnie. Ale to jest chyba też kolejny mit. To jest wie pani kolejny mit moim zdaniem. Tak, owszem, oni stanowili duży odsetek w, wśród kierownictwa w ministerstwie. Natomiast w całym, w, w organach bezpieczeństwa, to było zdaje się 2%, i moim zdaniem tak się dużo mówi o Żydach w bezpiece, żeby ukryć nie Żydów w bezpiece. Bo jeżeli jest 2% Żydów, a nawet jest 27% w kierownictwie, to co z pozostałymi 9 prawda? To chodzi o takie schowanie tych pozostałych. Notabene, co jest ciekawe, to już komuniści wykorzystywali. Kariera generała Moczara, do którego jeszcze wrócimy, polegała między innymi na tym, że on bardzo umiejętnie grał na takim nurcie, że co było złego, towarzysze w bezpieczeństwie, to przez Żydów. Tak. A jak my tutaj, polscy towarzysze, to będzie już zupełnie inaczej. On też miał ręce we krwi po łokcie, jak oni wszyscy w tym czasie, ale to jest trochę inna historia. Więc mamy uprzedzenia antyżydowskie, w tym przekonanie, że Żydzi to komuniści i odwrotnie. W związku z tym Żydzi stają się też ofiarami polskiej wojny domowej. Bo po wojnie była wojna domowa bardzo nierówna, bo jedna ze stron miała po swojej stronie potęgę Związku Radzieckiego i dywizję KWD, która stacjonowała w Polsce, a druga nie, więc to była bardzo nierówna, ale jest coś w rodzaju wojny domowej. I te różne prastare uprzedzenia. Pogrom kielecki zaczyna się od plotki, że Żydzi porwali polskiego chłopca. A to jest to prastare uprzedzenie, właśnie kultywowane przez chrześcijan przez wieki. Od średniowiecza wiemy, kiedy się zaczęło, wiemy, gdzie zostało wymyślone i przez wieki było powtarzane. Są jeszcze obrazy w Polsce w katedrze sandomierskiej. Pojowają dzieci, żeby pobierać z nich krew do swoich tajnych rytuałów. Więc to zostało potępione przez papieży, wielokrotnie napominane, ale nadal działa i od tego zaczyna się pogrom kielecki. I po pogromie kieleckim rusza wielka fala uchodźstwa Żydów, którzy masowo przekraczają Powiedzmy granicę. Powiedzmy, czym był ten pogrom kielecki, bo myślę, że nie wszyscy... W Kielcach, latem 1946 roku rozchodzi się plotka, że pewien chłopiec zniknął. On rzeczywiście, rodzice go szukają, nie wiedzą, gdzie jest, i on wraca i mówi, że go Żydzi porwali i pokazuje, gdzie. W budynku, w kamienicy starej przy ulicy Planty. Że go trzymali w piwnicy. Nikt nie zauważa, że taka milicja nie ma piwnicy. On to wymyślił. Zaczyna się gromadzić tłum krzyczący. Przychodzą milicjanci, nie zachowują się jak należy. Bardzo dziwnie się tam zachowują siły bezpieczeństwa. Są nawet, znowu, teorie spiskowe, że to był spisek sowiecki specjalnie. Żadnych dowodów na to nie ma. Po prostu zachowali się niekompetentnie. Nie wiedzieli jak. A na końcu, kiedy tam niby się pojawili, żeby chronić Żydów, a już jest tysiąc osób, na, jest tłum wściekły. No i ten wściekły tłum po prostu morduje ludzi kamieniami, żelaznymi sztabami. Niektórzy z tych milicjantów strzelają do Żydów, Gro, o, o osób zginęło właśnie od kuli. Także w sumie mamy 42 ofiary, zupełnie niewinne ofiary, i to byli ludzie tam zresztą, którzy chcieli wyjechać do Palestyny, chcieli budować nowe życie. To im się nie udało. I jak mówię, jest najbardziej dramatyczny przypadek przemocy antyżydowskiej powinni, ale bynajmniej nie jedyny to jest niewielka mniejszość Żydów, którzy zginęli w Polsce po wojnie. I jak mówię, oni mogli ginąć, niektórzy jako komuniści, że ktoś ich zabijał, sądząc, że jest komunistą. I Żydzi byli zabijani przez pospolitych bandytów, bo jest taki też prastary mit, że Żydzi są bogaci, mają złoto. Zresztą Konstanty Gebert, z, z którym rozmawiałam, jakby wyjaśniał to, że Żydzi, ponieważ nie mogli mieć ziemi, no to gromadzili swój majątek w nie, nie, pieniądzach. No, nie, dzisiaj widzieliśmy usługi finansowe. Tak. Oni zajmowali się pożyczkami i to od arcybiskupów po najprostszych ludzi. Często to była lichwa. Natomiast rzeczywiście jest był taki utrwalony mit, którego do dzisiaj przejawiamy, są obrazy Żyda z pieniążkiem. Że Żydzi i finanse to jest jedno. Ale po prostu wielu ludzi nienawidziło Żydów. Tak jak dzisiaj wielu ludzi nienawidzi Żydów. Dlaczego? Bo są Żydami. I zawsze sobie znajdą jakieś uzasadnienie, i wiem, to jest to coś powracające. To przybiera nowe formy i w okresie przy PRL-u, dla tych, którzy nie lubili komunizmu i komunistów, to było, że Żydzi są z komunistami. A od pewnego momentu, jak zaczęło to być wykorzystywane w walce wewnętrznej w PZPR-ze, to z kolei oficerowie SBU. Byli przeciwko Żydom, tylko nazwali ich wtedy syjonistami i agentami amerykańskiego imperializmu. Więc można być jednocześnie komunistą i agentem amerykańskiego imperializmu. Można być bolszewikiem i bankierem z Wall Street. Na tym to polega, że mity antyżydowskie łączą wykluczające się cechy. Można być tchórzem i kosmopolitą, a jednocześnie żydowskim szowinistą, który morduje arabskie dzieci. Więc jak pani widzi. Tak. Mity nie potrzebują prawdziwego uzasadnienia, ale korzystają z fragmentów prawdy, które umiejętnie otaczają kulą fałszu. Jest zawsze ziarenko prawdy otoczone kulą fałszu. I szczególny wybuch antysemityzmu miał miejsce w 1968 roku w Polsce. Dlaczego właśnie? Co się wtedy wydarzyło takiego? Wie pani, to już jest ostatni akord, i kiedy ja. Jako młody historyk zaczynałem pisać mój doktora do snu polsko-żydowskich, to miałem takie poczucie, że piszę po słowie. Że ponieważ w Polsce już niewielu Żydów starzy, że oni umrą, to będzie koniec. Najpierw trzeba dojść, jak to się stało, że z tych ćwierć miliona Żydów, którzy byli w Polsce po wojnie, przynajmniej ćwierć miliona, może 300 tysięcy, nagle po 68 roku zostaje 15 tysięcy? Jak to jest? Że zostaje 5%. Czyli po pierwsze... W czasie wojny zginęło 90% Żydów, którzy byli jeszcze przed wojną, a z tych 10%, które zostało, znowu 90 potem z Polski wyjeżdża. Pierwsza fala, jak mówiłem zaraz po wojnie, najwięcej po pogromie kieleckim. Druga fala w 1949-1950 roku, po powstaniu państwa Izrael. Jak powstawało państwo Izrael, to ono było popierane zarówno przez Amerykanów, jak i przez Związek Radziecki. Mhm. To zupełnie wyjątkowe wydarzenie. Sytuacja. I teraz tak, Amerykanie, owszem, było, jest... Grupa żydowska w Stanach Zjednoczonych, która bardzo lobbowała. Poza tym w krajach zachodu było takie poczucie, no nie uratowaliśmy tych Żydów podczas wojny. Dajmy im jakieś miejsce, choć oni się gdzieś tam żyją. Poza tym w Europie były setki tysięcy żydowskich uciekinierów z Europy Wschodniej, tak zwanych DP-sów pis albo uwolnionych z obozów koncentracyjnych. Nie było co z nimi zrobić. Niech tam jadą do tej Palestyny. A dlaczego Związek Radziecki popierał? Otóż dlatego, i tu mamy dokumenty radzieckie, że Związek Radziecki Wiedział, że Brytyjczykom się to nie podoba. I chciał wbić szpilę Brytyjczykom w imperializm brytyjski, bo Palestyna wtedy była częścią Imperium Brytyjskiego, poniekąd kolonią brytyjską, terytorium mandatowym, jak to się wtedy mówiło. Więc ponieważ, co tu dużo gadać, żydowscy terroryści strzelali do brytyjskich policjantów w tym czasie, w Palestynie. Więc było bardzo na rękę i Związkowi Radzieckiemu, i krajom satelickim, żeby wspomagać ruch sojanistyczny. I na przykład. Czechosłowacja dostarczyła uzbrojenie, a w Polsce byli szkoleni bojownicy Hagany. Dzisiaj byśmy po powiedzieli, że byli terroryści szkoleni, tak? W Bolkowie na Dolnym Śląsku do dzisiaj są budynki, gdzie był obóz szkoleniowy. I to był też jeden z powodów, dla których po pogromie kieleckim otwarto dla nich granice. Organizacje syjonistyczne mogły nielegalnie przeprowadzać Żydów do i oni podążali dalej na południe, i na to patrzyli. Żołnierze ówczesnej Straży Granicznej, Wojsku Ochrony Pogranicznej, przez palce, bo taki mieli rozkaz. I po 1948 roku, kiedy powstało państwo Izrael, dyplomaci izraelscy nalegają, żeby resztę Żydów z Polski wypuścić. Ci, którzy chcą. I znowu y, 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 biuro polityczne y, PZPR debatuje, jak to zrobić, a w końcu dobra, wypuścimy elementy burżuazyjne, klerykalne, y, y, syjonistyczne, bo ich nie chcemy. Oni nam do budowy socjalizmu są niepotrzebni. Dodatkowo rząd izraelski obiecał po prostu pieniądze. Była tajna umowa handlowa, gdzie Polska miała korzyści w zamian za to, że będzie wypuszczała Żydów. I znowu, Polska nie była wyjątkiem. Rumunia sprzedawała Żydów za gotówkę przez wiele lat po wojnie. To jest drugi moment, wyjeżdża jakieś 30 tysięcy ludzi. Następny ważny moment jest po 1956 roku, kiedy jest destalinizacja, jest rozluźnienie terroru i między innymi rozluźnienie przepisów emigracyjnych. Ja jeszcze o tym będę mówił. Wyjechało 50 tysięcy Żydów. Po marcu 1968 roku wyjechało tylko jakieś 15 tysięcy osób. I to byli najbardziej polscy z polskich Żydów. Tak. Panie profesorze, ponieważ rozmowę musimy kończyć, czy w tym momencie myśli pan, że antysemityzm jest w Polsce? Czy, czy on funkcjonuje? Oczywiście, że jest. Tak jak w każdym kraju europejskim jest. Przecież jesteśmy Europejczykami. Dlaczego miałoby nie być antysemityzmu? Co jest ciekawe, że w Polsce jest go dosyć dużo. Jest go więcej niż w innych krajach. I to jest niebezpieczeństwo. Niebezpiecze, niebezpiecze. Socjologowie mają różne sposoby mierzenia antysemityzmu. Na przykład, ile osób odp odpowiada twierdząco na pytanie, czy sądzisz, że Żydzi mają za duży wpływ w mediach, finansach i polityce? Albo, czy zgodziłby się, żeby Żyd był małżonkiem twojego dziecka, kolegą w pracy i sąsiadem? I tu możemy porównać, ile osób mówi nie w różnych krajach i w Polsce. Odsetek osób mówiących nie, nie chcę mieć Żyda w rodzinie, nie chcę mieć Żyda sąsiada, nie chcę mieć Żyda kolegi z pracy jest znakowo wysoki, tu mówimy typu 30%. I on co jakiś czas rośnie w górę. Ale, co jest bardzo ważne, stosunek do Żydów bardzo się zmienił po 1989 roku. Ponieważ takie badania były systematycznie robione przez lata, widać jak akceptacja tego, że są w Polsce Żydzi, no dobrze, no jeden jest taki, drugi jest inny, rosła. Przez lata 90. systematycznie rosła. W ostatnich latach to się niestety pogarsza. Dlaczego? Dlatego, że mamy jawną propagandę antysemicką. Mamy w Polsce siły przeważnie skrajnie prawicowe, neofaszystowskie, które zwłaszcza w internecie uprawiają antysemicką propagandę, na przykład rozpowszechniają różne teorie spiskowe. Że żydzi 5G szczepionki. I co tam sobie pani tylko wymyśli, robią w tajemnicy. I to, jest, to nie jest problem z przeszłości, to jest problem dzisiaj. I ja nawet powiem tak. Jak są dyskusje o, o tym, jak Polacy się zachowywali wobec polskich Żydów, czyli może być tak, bo Polscy Żydzi też byli Polacy, obywatele Polscy. Większość z nich mówiła po polsku, wychowała się w polskiej szkole. Jedni Polacy, Wydawali Niemcom drugich Polaków, tak? albo nie pomagali, odwracali wzrok, jak było żebrzące dziecko. Bardzo różne rzeczy. Albo po prostu nic nie zrobili, albo nie wiemy, co zrobili. My na to nie odpowiadamy. Ja się urodziłem w 1963 roku. Nie odpowiadam za to, co się wydarzyło 20 lat przed moim urodzeniem. Ale odpowiadam za to, co dzisiaj zrobię z tą pamięcią. Za to dzisiaj odpowiadam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu.